Dzień dobry. Dzisiejszą uroczystość to potrójmy się. Obchodzimy dziś wspaniały jubileusz 75-lecia naszej szkoły. Chylimy również czoła przed naszymi nauczycielami za trud wychowania i dobrą dbałość o naszą przyszłość. Przyjmiemy także dobrą społeczności uczniowskich pierwszoklasistów. Serdecznie witamy zaproszonych gości, grono pedagogiczne z dyrekcją na czele oraz szanownych kandydatów na pierwszoklasistów wraz z rodzicami. Wiele słów uznania kierujemy też do osób, które w różny sposób dbają o miejsce, w którym zdobywamy wiedzę i uczymy się życia. Zapraszamy na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Niezapomniane młodzieńcze lata, szkolne wspomnienia niezapomniane. Na ciężkich drogach chmurnego świata wyście jak balsam na krwawą ranę. Gdy wstecz obrócę wzrok takim zamem, wnet się na czarę byt złodzi szarym. Niech żyje przyjaźń od szkolnej ławy, niech żyją nasze szkolne lata. Niezapomniane młodzieńcze lata. Dzisiejszy dzień jest szczególny i wyjątkowy. Szkoła, w której przybywamy na co dzień, obchodzi swoje wielkie święto 75-lecia. Lata, które minęły, naznaczone są pracą wielu ludzi. Dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracyjnych, rodziców i uczniów. To święto całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim tych, którzy dokładali starań, aby kształcić i wychowywać coraz zastępu młodych ludzi i aby sławne było imię naszej szkoły. Cofnijmy wskazówki zegara o kilkadziesiąt lat i przypomnijmy sobie krótką historię naszej szkoły. Dzieje szkolnictwa w Mielnicy sięgają początków XIX wieku. Pierwszą uczelnią na terenie Mielnicy była Szkoła Ogrodnicza, którą założył Robert Pawlikowski. Właściciel Mielnicy w 1831 roku. Nauka była prowadzona w języku polskim. Elementarną szkołę podstawową utworzono w latach 1842-1848 w budynku wynajmowanym u gospodarza Sienkiewicza. Uczyło się w niej 24 dzieci. W roku 1873 otwarto nową szkołę w murowanym budynku wybudowanym przez rodzinę Pawlikowskich. Z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem dla kierownika szkoły, którym był Aleksander Pawlikowski. Z czasem szkoła podwyższyła swój stopień organizacyjny i pod koniec XIX wieku była już szkołą czteroklasową. Po śmierci kierownika Pawlikowskiego prowadzenie szkoły objął Leopold Fedyk. Nosiła ona wtedy nazwę Czteroklasowa Prowizoryczna Szkoła Mieszana. W miarę wzrostu liczby dzieci, szkoła podniosła swój stopień organizacyjny na sześcioklasową. W latach 30. szkołę rozbudowano, dobudowano drugie piętro, gdzie uczyło się już około 600 lat. Lata II wojny światowej to okres burzliwych przemian w kraju, jak również w szkolnictwie medyckim. Zmieniały się władze, nauczyciele, języki wykładowe, granice. W 1948 roku medyka powróciła w granice Rzeczypospolitej. Normalnie zaczęła funkcjonować nauka w szkole medyckiej. Aż do 1988 roku nauka odbywała się w tym samym budynku, coraz cieśniejszym z powodu zwiększającej się liczby dzieci. W 1894 roku zaczęły powiększać się mury nowej, jasnej i pięknej szkoły oddanej uczniom i nauczycielom. W 1988 roku szkoła ta przyjęła imię króla Bronisława Jagieły.
są piękniejsze. I najcudowniejszą mają to w pamięci nie ci, co tu chodzą, ale absolwenci. 75 lat to piękna rocznica, wasza dla ucznia i dla rodzica. Bo gdy z uśmiechem biegniesz do szkoły, to cały świat jest wokół wesoły. Nauczyciele nas nie rozwieszczają i wiele od nas wymagają. Ale każdy tutaj ucznia szanuje, otacza troską, serce nie żałuje. Tę uroczystość w dniu szkoły święta każdy z obecnych zapamięta. Życzymy ci, szkoło nasza wspaniała, byś mądrych uczniów w świat wysyłała. Zapraszamy na uroczyste tasowanie klasy pierwszej. Nie łokciami się przepychać.
czytać w swoim domu, albo tutaj, do wyboru. Komputery też znajdziecie i na pewno użyjecie. W szkole często się przydają i w nauce pomagają. Lecz uwaga, nigdy sami, zawsze z pozwoleniem pani. Do swojej klasy i nie poczęłam
przy tym wielką spie, bo pomijając względy wszelakie, pamiętać trzeba, że raz tylko w życiu staje się stuprocentowym pieluszakiem. Włożyłam na plecy tornistę i już się czuję wiceminister. Jacy jesteśmy, biedni, mięsi, weseli, smutni i tacy sobie, jedno jest pewne, co troszkę ci choć pani pyta, co z nami zrobię? Wspomnienia do tych lat, do tych pierwszych swoich dni w tej szkole
wracali, mile wspominali. Życzę Wam sukcesów, żeby ta nauka w szkole była nie tylko nauką, ale też wspaniałą przygodą, która poprowadzi Was przez te 8 lat pobytu w szkole. Gratuluję jeszcze raz, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego w tej szkole. Yeah.
podstawowa władza szkolna Stanisław Kowalczyk. Członkami Komisji Edukacji Narodowej zostali najwybitniejsi ludzie tej epoki. Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Andrzej Zamoyski, Adam Czartoryski, Ignacy Potocki i inni. Byli to ludzie wykształceni, przekonani o konieczności dokonania zmian, przeprowadzenia reformy szkolnictwa. Wychowanie młodzieży stało się sprawą całego narodu. Komisja Edukacji Narodowej złożyła hołd nauczycielom i w trudnej, a przede wszystkim odpowiedzialnej pracy. Dzisiaj, w rocznicy powstania tego pierwszego Ministerstwa Edukacji Narodowej, obchodzimy Dzień Nauczyciela. Może zakomunikować ci, że właśnie dostałeś jedynkę lub ptaka.
sposób tak uprzejmy, że nawet nie będziesz mieć do niego pretensji. Co więcej, mniej odporni na jego wpływ uczniowie mogą nawet uznać, że wstawienie im jedynki to ich wina i zaczną się uczyć. Typ drugi. Luzak. Luzak bierze się zgodnie z najnowszymi trendami w modzie i lubi przybywać z uczniami. Niestety, jego zachowanie w czasie lekcji jest dla szkoły i braci bardzo stresujące. Najpierw powiedzmy zabawnego, wprowadzi miły nastrój, a kiedy wszyscy są przekonani, że nic złego już się nie wydarzy, luzak zaczyna pytać albo zapowiada sprawdzian. I robi to śmiertelnie poważnie. Pomimo tego, luzak jest w ogóle nie lubiany, bo jak to nie lubić kogoś, kto lubi nas? Typ trzeci. Służbista. Zawsze elegancki, punktualny i dobrze zorganizowany. Ma doskonały wzrok i skór, więc na lekcji nie ma szans na podpowiadanie i ściąganie. Czy doprowadza się do rozpaczy? Bajero, dla Wielkiej nie ma nic gorszego od systematycznej nauki. Co gorsza, ma swój własny zeszyt z notatkami, więc nie można mówić, że nic nie było zadane. Jego wielką zaletą jest to, że jeśli ktoś obiecuje, zawsze dotrzymuje słowa. Niestety, dotyczy to również klasówek. Typ czwarty. Setek. Typ ten, jako osoba podchodząca do życia z dużą dozą rezerwy, wybiera stroje w ciemnych kolorach i klasycznych kolorach. Z ogromną rezerwą podchodzi przede wszystkim do poziomu wiedzy uczniów. Więc chcąc się upewnić, jak wiele umie wywołany do odpowiedzi, magluje go choćby całą lekcję. Zdobyta u niego piątka lub czwórka jest powodem do dumy. A ktoś, kto taką ocenę otrzyma, cieszy się szacunkiem i uznaniem kolegów. Sceptyk zajęty malowaniem nie ma czasu na powiadomienie z uczniami, ale z racji tego, że zawsze traktuje ich poważnie, zaskarbia sobie ich szacunek i sympatię. Thank you.
Prosimy wszystkich uczniów o powstanie.